Cześć, ja jestem Anjon i wpadłem dzisiaj na pomysł, żeby wziąć jednak udział w wyścigu po Dusze dla naszej o aktualnej fuzji. Do tej chwili myślałem, że odpuszczę ten event i zaczekam. Zobaczę co Plarium przygotowało na koniec tygodnia. I dzisiaj, właśnie, czyli w środę, kiedy nagrywam ten film, pojawił się Titan Event, w którym możemy zdobyć duszę, czterogwiazdkową duszę dla Lady Mikage. To bardzo fajny event, i sama czterogwiazdkowa dusza też jest bardzo dobrym wzmocnieniem Lady Mikage, chociaż ona najwięcej skorzysta z pięciogwiazdkowej. No i właśnie dla mnie dobrze się składa, że taki blessing udało mi się wcześniej wylosować, czyli mam już pięć gwiazdek dla Lady Mikage. I mogę sobie tutaj troszeczkę luźniej podejść do tego eventu, choć pozostałe nagrody są fajne, i pewnie bez jakiegoś stresu będę sobie robił kolejne eventy i zdobywał punkty. W związku z tym, moje zasoby mogę przeznaczyć na coś innego, i dlatego właśnie podjąłem decyzję o zaatakowaniu Heroes Pad I moim celem będzie tutaj zdobycie właśnie pięciogwiazdkowej duszy, aczkolwiek. Nie wykluczam, że zmienię zdanie i pójdę na przykład po te dwie legendarne książki, bo to zasób, którego ciągle mi brakuje. Zobaczę, co wyjdzie w trakcie, ile punktów uda mi się zdobyć. Mam trochę soulstone'ów, mogę ich dokupić, więc też mogę sobie tutaj manewrować w tym evencie. Jak widzicie, nie zacząłem go jeszcze praktycznie robić. Nie wiem, czy nie jest za późno. Także będzie to sprint. Większość czasu pewnie spędzę w tawernie. I podejrzewam, że pozbędę się wszystkich browarów, żeby levelować kurczaki. No a potem przejdę do kampanii. Ale nie będę stronił też z wykonywania innych eventów po drodze. Jedyno jest pewne: będzie mi brakowało kurczaków. No i dobrze się też składa, że mamy przy okazji event na Ancient Shardy. Czyli jeśli uda mi się wylosować jedną legendę, dostanę drugą gratis. A jeszcze lepiej się składa. Że jestem dość blisko Mercy. W tej chwili mam 40 szardów, i jeśli otworzę je wszystkie, będę praktycznie na granicy Mercy, to wie, może uda się, nie wchodząc w Mercy zdobyć te legendy. Ale nawet jeśli nie, to po otworzeniu tych 40 będę miał dokładnie 197 szardów bez legendy, czyli będę 3 szardy poniżej Mercy. Wtedy mogę dokupić. Jeszcze 11 za 900 dżemów. Zwykle tego nie robię i nie polecam tego też Wam, ale ta sytuacja jest szczególna. Także nie przedłużając dalej, zaczynamy otwieranie. Pierwsza dyszka. Jak się można było spodziewać, same rarki. Nie same, jest Scarabius Epic. Lecimy, kolejna dyszka. Tutaj cudów nie będzie, jeśli chodzi o Epiki. Ale potrzebuję też tych rarek jako kurczaki, tak jak powiedziałem, do champion training. Mordecai świetny Epic z HP Burn. Lecimy dalej. Trzecia dyszka. Mamy sporo rarek, ale dobrze. Każdy Epic to czterogwiazdkowy kurczak, urtikata. Przydaje mi się czasem na Sintranos. I ostatnia z tych 40. Zobaczymy, co tutaj. Może to już tutaj te legendy. Nie mamy hope, mamy nadzieję na legendy, ale nie taką nadzieję. Dobrze. Czyli te 40 szardów nie przyniosło sukcesów. Tak jak mówiłem, jestem 197 szardów bez legendy. Także zaraz dokupię kolejne 11 i lecimy dalej. I już jestem. Zapas szardów uzupełniony. Zobaczmy, co się w nich kryje. Także teraz ostro wchodzimy w Mercy. Co nam to przyniesie? Nie wiem. I mamy legendy, także dobrze policzone Mercy. Ha! Legendy są. Ekstra legenda też jest. A bez? Nie mam tych czempionów, to są dla mnie nowi czempioni. Ale czy przyniosą jaką wartość? Jeden debuff z... Tego czempiona przerzuca na przeciwnika. Tu atakuje wszystkich. To jest chyba całkiem niezły nuke, akurat na tym skillu. Chociaż tutaj chyba jeszcze lepszy tutaj mamy. Rzeczywiście uzależniony jest ten nuke od tego, czy przeciwnik ma większy atak, czy większy defense. I jeśli tak jest, to ignorujemy 30% tego defensu. Plus jeszcze, ale ja tak faction crypt. No nie wiem, mieszane uczucia. Trua. Hmm. To jest, zdaje się, bardzo dobry healer. Mm, tak, on na każdym ze swoich skilli e, leczy. Tu ma jeszcze Perfect Veil vale na wszystkich i na Counter Attack na siebie i Strengthen mm, na czterech turach cooldownu. I chyba to jego A3 będzie jego popisowym skillem. Tak, tutaj mamy balansowanie HP. No ten skill jest w stanie wyleczyć do pełna całą drużynę. Mm. Mam tylko problem, czy jak gdziekolwiek będę miał dla niego zastosowanie. No jest to świetny healer, ale poza leczeniem chyba nic tu więcej się nie dzieje. Mamy jeszcze jego pasyw, i tutaj na pasywie mamy decrease Cooldown dla jego A3, wtedy kiedy straci 10% HP. No ciekawy champion. Nie wiem, czy będzie dla mnie użyteczny. Zastanawiam się nad jego użyciem na hydrze. Mógłbym dać mu set provoke. Mógłbym dać mu duży resistance też, żeby stał się mischief tankiem i wtedy na pewno by utrzymał cały team przy życiu. No szczerze powiedziawszy, mam mieszane uczucia co do tych dwóch championów, Może wpadnę na jakiś pomysły ich wykorzystania, ale na tą chwilę nie uważam, że to zbyt dobry pool. No ale mam kurczaki. Mogę przystępować do champion training. Jutro będę też otwierał duszę. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Podzielcie się w komentarzach, co Wam udało się zdobyć, jeśli otwieraliście szardy. Dzięki. Cześć!